są z innymi. Trzeba nam ruszać. Ukryj to dobrze. Moja podróż dobiegła kresu. Skończ, cośmy zaczęli. Od tego zależy los naszego zakonu. Nowy Jork, 718 lat później. Jesteśmy na Manhattanie, gdzie nowojorska elita zaraz będzie podziwiać bezcenne skarby Watykanu. Tess! Cześć, przystojniaku. Ładnie wyglądasz. Dzięki. Ty jeszcze ładniej. Ostatni templariusz. Jak przeszedłeś tyfus? Lepiej niż czerwonkę. Mieliśmy rzadką okazję zwiedzenia wielu etiopskich szaletów. Trafny przymiotnik. Pamiętasz moje kłopoty z pasożytem? Wkręcił ci się w stopę, a ja chciałem się wkręcić w twoje serce. Myślałam, nie mogę stracić stopy, tyle mam butów. Te są świetne na wykopaliska. Tak sądzisz? Doskonałe. Można kopać obcasami. Jak się masz? Dobrze, a ty? Zdrówko. Nadal jesteś singielką. Cieszy nas, że wystawa dotarła do Nowego Jorku. Było to możliwe dzięki wysiłkowi kilkuset osób. Brakuje ci tego? Seksu? Też. Wykopalisk, głuptasku. Byłaś wschodzącą gwiazdą archeologii. Jak myślisz? Ma to pani we krwi, panno Chaykin. Czy tata zostawił innym coś do odkrycia? Oto krzyż Konstantyna. Znalazł go Oliver Chaykin, ku wdzięczności Watykanu. Mówili, że nikt go nie odszuka. Za tatę. Za tatę. Stać. Nie uprzedzono nas o tym pokazie. Macie zezwolenie? Dwunastowieczny deszyfrator. Ciekawe, do jakich tekstów? Thank you.
Veritas vos liberabit. Jesteś cały? Przeżyłem wstrząs. Boże. Złamana ręka. Wracaj, to nie twoje. Porwali żonę burmistrza. Z drogi. Szybko. Oh boy. Where is it? Gdzie to jest? Damn bastard. Dran. Nie ruszać się. Hey. No, to pomyłka. Nie ukradłam krzyża, lecz go odzyskałam. On jest złodziejem. Koroner bez trudu określi przyczynę zgonu. Gdzie głowa? W karetce. Trzymajmy ją przy ciele, przez wzgląd na dawne czasy. Jesteś sentymentalny. Co? Żartujesz. To na pewno żart. Podziękujcie mi, odzyskałam krzyż. Narażałam się, a wy traktujecie mnie jak kryminalistkę. Nie szarpać. To ona? Kim pan jest? Agent Daly, FBI. Spóźnił się pan. Nie co dzień rycerze Okrągłego Stołu ścinają kogoś na Manhattanie. Gdzie byli ochroniarze? Myśli pan, że chciałam ganiać za krzyżem, taka wystrojona? Nie miała pani z tym nic wspólnego? Tess Chaikin. Matka, porządna obywatelka, archeolog. Nie kradnę rzeczy z muzeów. Ja je wykopuję z ziemi. Pani Indiana Jones. Tak, jestem dalszym ciągiem. Proszę je zabrać. Nie pasują do strzępów sukienki. Uściślimy. Na policyjnym koniu ścigała pani bandziorów, którzy ścieli gliniarza. Jednego omal nie nadziała pani na kij. Na pastorał. Ceremonialną laskę papieży. Mój błąd. Oszalała pani? Krzyż należał do cesarza Konstantyna, który ponoć trzymał go w dłoniach w dniu swego chrztu. A potem wstąpił do nieba. Anioły zadeły w trąby.
W co też ludzie wierzą? Krzyż znalazł mój nieżyjący już ojciec. Byłam przy tym. Nie pozwoliłabym ukraść tego skarbu. To wyjaśnia wszystko. Tak, wyjaśnia. Rozkuj ją. Dziękuję. Proszę. Ostrożnie. Krzyż ma ponad 1700 lat. Centralny kamień się chwieje. Weźcie go. Serio. Jeśli nie chcecie podziękować za schwytanie zbira, przynajmniej odkupcie mi manole. Co takiego? Buty od Manolo Blahnika. Od kogo? Jeśli pytasz, nie stać cię na nie. Nie do wiary. Gapiłeś się na nią ze zdziwieniem. Pewna siebie, irytująca, przemądrzała jędza. Wariatka. Tak, jest seksowna. Mamo! Cześć. Widziałyśmy to w telewizji. Pościg w parku. Bandyta rzucił żonę burmistrza w krzaki. Nic jej nie będzie. Nie pozwoliłam ukraść krzyża dziadka. Kowbojki idą spać. Dobranoc. Tyle się wydarzyło, a ja mam spać? Co się stało z butami? Była niezła impreza. Rozmawiałem z kardynałem Brunionem. Musiałem się tłumaczyć. Niepojęte. Sporządziłem wykaz skradzionych i zniszczonych eksponatów. Straciliśmy skarby. Zginął policjant. Przekażę rodzinie kondolencje papieża. Obiecam mszę w intencji zmarłego. Dobrze. Co to za deszyfrator? Nie mam pojęcia. Świetna robota, jak zwykle. Policjant ścięty, żona burmistrza porwana, watykańskie skarby skradzione przez średniowiecznych rycerzy na Manhattanie. Schwytaliśmy jednego. Nie. Schwytała go Tess Chaikin. Facet nazywa się Gus Waldron. Szukamy na mieczu śladów DNA. Przesłuchanie? Będzie, gdy drań się ocknie. Zmuście go do mówienia. W razie czego pomoże wam Tess Chaikin. Chcesz poznać moją genialną teorię? Islamscy fundamentaliści w strojach krzyżowców? Dlatego teoria jest genialna. Rozgryzłem spryciarzy. Mieli hełmy, więc nikt ich nie rozpozna. A konie? Nie widać żadnych znaków. Stop. Cofnij. Już. Tess Chaikin. Mogłaby poszukać moich skarbów. Co? Tess Chaikin. Mogłaby poszukać... Rozumiem. Kto tam? Manolo Blahnik. Nie wyobrażam sobie pana wybierającego buty. Oby pasowały. Sprawdzimy. Jestem wzruszona. Bardzo dziękuję za heroiczny wyczyn z zeszłego wieczoru.
Chociaż obywatele nie powinni działać na własną rękę. Miło, że się podobają. Piękne. Widziała pani sprawców z bliska. Pamięta pani coś? Ten, który wziął deszyfrator, powiedział po łacinie Veritas vos liberabit. Prawda was wyzwoli. Dostał pastorałem, ale to nie jego zrzuciłam z konia. Nie lubi pan kawy ani pączków? Są dla glin. FBI woli muffinki. Kawy pan nie pija? Nie w czasie Wielkiego Postu. Rezygnuje pan z kawy na 40 dni? Z czego jeszcze? Z przekleństw, czekolady i emisji dwutlenku węgla. Ciężkie grzechy. Pozostałych nie wymienię. Nie wiedziałam, że ktoś jeszcze pości. W mojej rodzinie to genetyczne. Skończyłem szkołę pod wezwaniem Matki Boskiej Płaczącej i uczelnię jezuicką w Bostonie. Pani nie jest religijna? Nieszczególnie. Pójdzie pani do piekła. Czemu ubrali się jak templariusze? Ostatnie kostiumy w wypożyczalni? Te też trzeba by wymienić. Przynoszą mi szczęście. Jeżdżę w nich na wykopaliska. Turcja, Syria, Afganistan. Chętnie by je pani włożyła, ale wychowanie dziecka to praca na pełny etat. Ojciec wciąż wyjeżdżał. Ja nie będę zostawiać córeczki. Jeśli coś sobie pani przypomni, proszę o telefon. Dziękuję. Agencie specjalny Daily. Miłego dnia. W 1118 roku templariusze pojechali do Jerozolimy, by ochraniać pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej. W ciągu następnych dwóch wieków zyskali fortunę i wpływy. Jak się wzbogacili? Zdaniem niektórych znaleźli skarb króla Salomona. Co było dalej? Kościół pozbył się ich, bo byli zbyt potężni. Legenda głosi, że grupa templariuszy odpłynęła ze skarbem na 18 statkach. Skarb nadal gdzieś tam jest. Znalezienie go byłoby sensacją. Ty mogłabyś tego dokonać. Jest mapa? Jeśli tak, to zaszyfrowana. Templariusze byli w tym mistrzami. By odnaleźć skarb, trzeba mieć deszyfrator. Może ten skradziony należał do templariuszy? Jestem inwalidą, ale mogę sam włożyć spodnie. Wstań, skoncentruj się. To nie była pospolita kradzież, nie? Chodziło o skarb templariuszy. Nie rozśmieszaj mnie. Pamiętasz urządzenie, które oglądaliśmy, gdy wjechali konno? Pamiętam, jak próbowałaś mnie ratować. Dziękuję. Jeden z rycerzy podszedł prosto do deszyfratora. Nic innego nie wziął. Faktycznie dziwne. Sfingowali rabunek, by ukryć prawdziwy cel. Czyli ukradli urządzenie, które pomoże odczytać mapę i znaleźć skarb. Masz nawrót malarii. Potrzebny mi ekspert od templariuszy, jednak mówisz serio. Bill Vance. Znasz go?
Kolega taty. W dzieciństwie zabierali mnie na wykopaliska. Znał się na Fenicjanach. Nie chwali się miłością do templariuszy. To by było naukowe samobójstwo. Roswell, UFO. Mówiłaś o tym policji? Przecież to tylko szalona teoria. Odwiedza pan babcię, agencie Aparo. Byłem u Gasa Waldrona. Nieźle go pani potraktowała. Wstrząśnienie mózgu, złamania, obrażenia wewnętrzne. Zwykły wieczór? Nie ma już porządnych turniejów. Powiedział coś? Jeszcze nie. Przesłucha go agent Daly. Myślałem, że skończyłaś zabawę w Joannę Dark. Jesteś szanowaną badaczką, masz córkę. Bądź cicho, zaraz wrócę. Pacjent jest gotów na lodowatą kąpiel. Tylko nie to. Cześć, Gus. Ty. Tak, to ja. Spokojnie. Służysz w FBI? Co zrobiłeś z deszyfratorem? Jakim? Nic nie wiem. Nazwiska wspólników. Szybko. Śpieszę się. Co będę z tego miał? Układ. Gdy Watykan odzyska skarby, okaże miłosierdzie. Zgoda. Słuszna decyzja. Agent specjalny Daly. Sean, skoro wiem, że ma pani prawą stopę większą od lewej, czego chcesz? Powiedziałem wszystko twojej partnerce. Podałem jedyne nazwisko, które znam. Dopilnuj, żeby ten układ... Co pani tu robi, pani Chaykin? Tess, skoro wiem, że skończył pan szkołę Matki Boskiej Płaczącej. Odwiedzasz kogoś? Przyjaciela Clive'a, został ranny w muzeum. Zabiorę go do domu. Podaj nazwiska, wszystkie. Miło mi cię widzieć. Nawzajem. Przyjemnego dnia. Cześć. Petrowicz. A pozostali? Chcę znać resztę nazwisk.
Czujesz się odświeżony? Dzięki, że zostawiłaś mnie pod opieką Igora. Przeszliście na ty? Miło. Nie powtarzaj nikomu, co mówiłam o templariuszach. Co ty kombinujesz? Prawda was wyzwoli. Sądzą, że to rozległy zawał. Nic nie mogli zrobić. Podobno miał tylko połamane kości. Czekamy na wyniki sekcji. Podejrzany zgon. Tak. Są nagrania z monitoringu? Emo, otwórz. Zidentyfikowaliśmy osoby, które odwiedziły Waldrona, prócz lekarki i agenta FBI. Kogo? Ten agent zmarł 2 lata temu. Świetnie. To zawodowiec. Spójrzcie. Wie, gdzie jest kamera. Ukrywa twarz. Specjalista. Mam to wyjaśnić Watykanowi? Emo, teraz nagranie z lekarką. Dzięki. Już. Co? Pokaż nam jej stopy. Patrz. Rozmiar 9,5. Lewa stopa większa od prawej. Watykan jest zasmucony stratą cennych przedmiotów. Rozumiem. Szkoda, że jedyny podejrzany zmarł z powodu obrażeń. Sean Daly, szef zespołu śledczego. Monsignore De Angelis, ojcze, po prostu Michael. Wolę formę ojcze, stare nawyki. Przepraszam. Jest pan katolikiem? Tak. Praktykującym? Nie powinienem wypytywać. Wykonujemy podobną pracę. Jak to? Obaj pomagamy ludziom radzić sobie z przewinieniami. Nie zatrzymuję pana. Poszperałem w sieci. Bill Vance zniknął. Już nie pracuje na Uniwersytecie Columbia. Adres mailowy nieaktualny, brak numeru telefonu. Dużo trafień w Google'ach, ale nie wiem, gdzie on jest. Tobie się poszczęściło? Jeszcze nie. Dziwne, że Vance zniknął. To nie w jego stylu. Szukam kogoś innego. Znam go? Wątpię. Nazywa się Branko Petrowicz. Zaraz. Konie. Mogłam o tym pomyśleć. Otwieram. FBI, muszę mówić z Tess Chaykin. Wyszła 30 minut temu. Nie powinniśmy porozmawiać o nakazie? Nadużycie władzy, nielegalna rewizja? Nie jestem adwokatem, Tess, tylko przyjacielem. Branko Petrowicz? Branko Petrowicz. Jak pan widzi, panie Petrowicz, konik lubi tańczyć. Nazwiska. Nie znam. Przecież mówiłem. Nic nie wiem. Mogę pomóc? Szukam Branko Petrowicza. Jest tam. Mitch Anderson. On mnie wynajął. A ten czwarty? Widzieliśmy się tylko raz. Mitch go zna. Mitch. Porozmawiaj z nim, on wie. Dobrze. Dziękuję za współpracę. Mitch Anderson.
Kolejny trup i przypadkiem znów pani. Sprawca przewrócił mnie, gdy wchodziłam. Chciałam pomóc, ale Petrowicz już nie żył. Nie miałam z tym nic wspólnego. Przypadkiem zawędrowałaś do stajni byłego gliny, który dowodził oddziałem konnym. W całym mieście nie ma innych koni nadających się do takiej akcji. Zbieg okoliczności? Tego nie mówię. Nie wierzę ci. Serio? Tak. Dziękuję. Wielki post. Karty na stół, pani Chaykin. Lepiej doktor. Co pani kombinuje? Szanowana archeolog, matka, coś pani ukrywa. Proszę wszystko powiedzieć. Natychmiast. Inaczej oskarżę panią o współudział w zabójstwach Branko Petrowicza i Gusa Waldrona. Gusa Waldrona zmarł wkrótce po pani wyjściu z jego pokoju. Serce przestało bić. Nic mu nie zrobiłam. Miał dwoje dziwnych gości, agenta FBI, który zmarł dwa lata temu, i lekarkę wyglądającą jak pani. Przyznaję, byłam tam. Podał nazwisko Petrowicza. Chciała pani mnie zastąpić. Chodzi o deszyfrator. Koniecznie muszę go znaleźć. Co? XII-wieczny aparat, który zwinięto nam sprzed nosa. Tak. Złodzieje chyba nie wiedzą, jak wielka jest jego wartość naukowa. Dwaj pozostali templariusze, nazwiska. Powiedział tylko o Petrowiczu. Szukam zabójcy. Nie wyjdzie pani stąd, dopóki wszystkiego nie powie. Naraża pani życie dla archeologii? Nie ja pierwsza. A naprawdę? Karty na stół? Tak jest. Chodzi o tatę. Archeologii poświęcił życie. Zawsze poza domem, z dala ode mnie. Prowadził wykopaliska na wszystkich kontynentach. Szukał prawdy przez duże P. Prawdy o ludziach i ich tajemnicach. Podczas wykopalisk w Turcji zobaczył na niebie płonący krzyż. Sądził, że to ze zmęczenia, ale nazajutrz było tak samo. I znalazł krzyż Konstantyna, ten sam, który zabrałam bandytom. Tata żartował, że na jeden dzień uwierzył w Boga, bo Bóg uwierzył w niego i doprowadził go do krzyża. Nie byłam pewna, czy mówił poważnie. Ale co to ma do rzeczy? Postąpiłam tak, jak chciałby tata. Dzięki temu jest tak, jakby nie umarł. Kontynuując jego pracę, odnawiam naszą więź. Templariusze byli strażnikami Kościoła i świętej prawdy, w którą pan wierzy. Za pomocą deszyfratora można odczytać ich pisma. Jeśli aparat zaginie, przepadnie również przekaz, który tyle by znaczył dla wiernych na całym świecie. To jest moc archeologii. Już pani nie zobaczę?
Jeśli znajdziemy grotę przy tunelu Holland albo kolejnego martwego templariusza, nie szukam kłopotów, bo ma pani córkę. Nie musi pan przypominać. Do widzenia. Do widzenia. Proszę wejść. Niech pan spocznie. Jakieś wieści? Nic konkretnego, ojcze. Czym jest ten XII-wieczny deszyfrator? Ma niewielką wartość, chyba że naukową. Ktoś jednak uważa, że jest cenny. Ten stary grat przez kilkaset lat kurzył się w archiwach. Jedyna tajemnica to, jak trafił na wystawę. Może być związek z templariuszami? Chodzi o czerwone krzyże na pelerynach? To sugeruje dr Chaykin? Widziałem ją tamtej nocy. Goniła złodziei. Z pastorałem ubrana w suknię koktajlową. Tak, to jej hipoteza. Podejrzewa o kradzież zakon, który przestał istnieć 700 lat temu. Zamknął mnie, groził. Powiedział, że może mnie wsadzić do aresztu, nawet bez zarzutów. Zaloty jaskiniowca. Znalazłaś deszyfrator? Nie. Pomóż. Co tak pachnie? Znowu ciecierzyca? Liście winogron nadziewane dzikim ryżem i cebulką. Wujku, już doszedłeś do siebie. Czyli powinienem wrócić do domu? Zdrajczyni. Zanieś to na stół. Nie dostaniesz deseru. Znalazłem coś o awansie. Informacje masz w komputerze. To profesor Vance, o którym tyle mówisz? Smutne. Ten wypadek. Tak, wypadek samochodowy. I stracił żonę oraz córkę. Nie widziałam go od pogrzebu. Jutro minie dokładnie rok od tej tragedii. Jeśli Bill się pojawi, to jutro na cmentarzu. I nie wiem, czy mogę jej wierzyć. Mówi o ojcu i krzyżu Konstantyna. Wróćmy do teraźniejszości. Branko Petrowicz dzwonił do Mitcha Edisona. Znali się z więzienia. Dzwonili do siebie przed kradzieżą w muzeum i po niej. Otwierać, FBI. Zawsze o krok za nimi.
Hello, Bill. Cześć, Bill. Tess. I'm so sorry. Przykro mi z powodu twojej straty. Są w lepszym miejscu. Tak mówią ludzie. Thank you. Dziękuję. Jak się czujesz? Po ich śmierci straciłem rozum. Jakiś czas podróżowałem bez celu. Myself. Znalazłem się w Languedocji. Był tam stary kościół. Legenda przywróciła mi chęć życia. Legenda o tym, że ostatni templariusz coś tam ukrył. Mapę prowadzącą do skarbu? Skarb istnieje, tylko jest inny niż wszyscy się spodziewają. Wyobraź to sobie. Jesień 1290 roku. Potęga templariuszy słabnie. Kościół każe ich aresztować, torturować, oskarżać o herezję. William de Beaujeu, wielki mistrz zakonu, wzywa lojalnych rycerzy, Martena i Amarda. Daje im zwój. Bezcenny dokument ma zostać przewieziony do Ziemi Świętej i ujawniony. Ale maj 1291 roku. Jerozolima płonie. Giną tysiące ludzi. Amar i Martin nie mogą wypełnić swojej misji. Templariusze przygotowują się na śmierć. Muzułmanie mają przewagę liczebną. William de Beaujeu, wielki mistrz, każe Martinowi i Amardowi uciec, opuścić pole bitwy. Mają za wszelką cenę ochronić święty dokument. Wracam, nie opuszczę braci. Myślisz, że ja chcę odejść? Mistrz kazał. Zabiją wszystkich. Ten dokument jest najważniejszy. Trzeba uciekać. Muzułmanie nadchodzili z każdej strony. Zbiec można było już tylko drogą morską. Amar przekonał Martena, by ten mu towarzyszył. Nie byli pewni, czy ich statek dotarł do portu. Na szczęście świątynia Sokoła już była na miejscu. Tylko oni przeżyli masakrę. Na statku znajdował się też skarb templariuszy, bogactwa z Ziemi Świętej, które zdążyli przenieść na pokład przed oblężeniem. Niewolnicy wiosłowali, a rycerze bezradnie patrzyli na płonące miasto. Udało im się uciec z cennym dokumentem. Jak brzmi motto templariuszy? Veritas vos liberabit. Prawda was wyzwoli. Wyzwoli nas wszystkich. To ty byłeś w muzeum. Wybacz, że cię posiniaczyłam. Zawsze miałaś dobrą rękę. Chciałem tylko deszyfrator. Dlatego się z nimi zadałem. Z mordercami? Żałuję, że zginął policjant. Gus Waldron jest potworem. Był. Nie żyje. Branko Petrowicz też. Zginęły trzy osoby.
Nie miałem z tym nic wspólnego. Chcesz mnie oddać władzom? Nie jestem policjantką, tylko archeologiem. Podobno znasz się na templariuszach. Chcę ci coś pokazać. Chodzi o największe znalezisko wszechczasów. Muszę dopuścić kogoś do tajemnicy. Odchodzą razem. Mogę dotknąć? Wspaniały, prawda? Owszem, klucz do sekretu templariuszy. Działa? Biorę litery ze zwoju. Ostrożnie nastawiam urządzenie. Tyle razy byłem w Bibliotece Watykańskiej, a deszyfrator pokrywał się kurzem w jakimś magazynie. Wyczyściłem go, naoliwiłem. Działa. Templariusze byli znakomitymi rzemieślnikami. Bill, why steal it? Po co kraść? Mogłeś go wypożyczyć z Watykanu. Wyobrażam sobie rozmowę. Po co panu deszyfrator, profesorze? Wasza świątobliwość, rozszyfruje tekst templariuszy. Daily, słucham. Miała mnie zawieźć do lekarza. Nie przyszła. Pokuśtykałem sam. Nie odbiera telefonu. Martwię się. Tess Chaikin zaginęła. Pewnie kupuje buty. Gdzie była przedtem? Miała się spotkać z Billem Vance'em, specjalistą od templariuszy. Jaki ma samochód? Nowojorskie numery. TTO 1551. Jeep Compass w kolorze khaki. Cofamy się w czasie o 700 lat. Młodego księdza wezwano do umierającego starca. Ten wyjawił, że jest ostatnim templariuszem. Nazywał się Martin de Carmont. Zdążył podyktować historię swojej podróży za Martem. Młody ksiądz zaszyfrował tekst, korzystając z jednego z tajnych kodów templariuszy. Ukrył zwój w ruinach zamku swoich przodków blisko Albi. Znalazłem go. Tak, to jest wiadomość od ostatniego templariusza. Tu napisano, jak dotrzeć do skarbu. To może być jedno z największych odkryć w historii. Ja i ty. Jak dawniej. Kazałaś nas śledzić? Skądże? Będzie dobrze. Zajmę się tym. Bill, what are you doing? Co robisz? Zaraz wrócę.
na ziemię. Kto to był? Nie wiem. Szczury. Idźcie sobie. Sprawdzisz na dworze? Wezwę wsparcie. Malutka, zabłądziłaś? W porządku. Zabawisz się z nami. Nie jestem niczyją malutką. Doktor Chaykin. Agent Daly? Zostawiła pani okulary. Pomyślałem, że zechce pani je odzyskać. Dziękuję. Przyczepił mi pan urządzenie namierzające? Znaleźliśmy kryptę i drzwi. Sądząc, że jest pani pod ziemią, postawiłem agenta przy każdym wejściu. Jechałem do nich, miałem fart. Dzwonił Clive, martwi się. To w jego stylu. Znalazła go pani? Kogo? Vance'a od Templariuszy. Spotkaliśmy się na cmentarzu przy grobie jego żony i córki. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Jasne. Stoimy na jezdni, nieważne. Przejdźmy na chodnik. Najpierw odpowie pani na pytanie. Przepraszam, to córka. Dzwonię co 10 minut. Byłam poza zasięgiem. Nie uwierzysz. Masz gościa. To Bill Vance. Nie mówiłaś, że w Indiach nauczyli cię zaklinania węży? Daj telefon panu profesorowi. Chcę cię zobaczyć. Masz coś mojego.
Nie wiedziałam, co się z tobą dzieje, więc ukryłam te rzeczy. Każde z nas ma coś, co jest cenne dla tego drugiego. Jadę do domu. Jeśli włos jej spadnie z głowy, dopadnę cię nawet na końcu świata. Co się dzieje? Wracaj do auta, puść mnie, puszczaj! Jestem z FBI. Jestem z FBI. Zjeżdżaj. Jesteś brudna. Co się stało? Byłaś na wykopaliskach? Znalazłaś coś? Ostatnio niszczy mnóstwo ubrań. Biegnij na górę po grube ręcznik i aspirynę. Pójdę już. Dopiero przyszedłeś. Chcę jeszcze posłuchać o mamie. Kimi, leć. Wkrótce znów cię odwiedzę. Przyjemnie się gawędziło o Fenicjanach. Pa, Kim. Jesteś urocza jak mama. Dobrze, że się zaprzyjaźniliśmy. Chyba nie myślałaś, że ją skrzywdzę. Jestem zawiedziony. Ale udało się. Nie wierzę, że ty... Miałem nadzieję, że się przyłączysz. Serio. Cicho bądź. Tess? Jestem nieubrana. Przyszedł twój agent. Zacznę myśleć, że się umawiacie. Co pani sobie myślała? Mogliśmy go zgarnąć i ochronić pani córkę. Byłoby po sprawie. Wiedziałam, że jeśli dam mu zwój i aparat, nie skrzywdzi jej. Nie mogłam ryzykować. Wyjaśnię. Nie będzie pani przesłuchiwać podejrzanych, ani prowadzić śledztwa. Pracuję sam. Nie chcę znowu pani ratować. Znowu? A to dobre. Na dole czeka samochód. Agent będzie panią obserwował, dopóki go nie odwołam. Chce pan mnie chronić? Siebie. Mnie nie obchodzi, kto zabił kogo. Możliwe, że dokonam jednego z największych odkryć archeologicznych wszechczasów. Choćby to był drugi Tutanchamon, nic z tego, dr Chaykin. Mam nadzieję, że już pani nie zobaczę. Dziękujemy, że zgodziła się pani przyjść. Monsignor De Angelis o to prosił. Chętnie pomogę. Miło znów pana widzieć. Przykro mi, że tyle pani przeszło. Dziękuję za troskę. Co pani wie o profesorze Vance? Jest ekspertem od Templariuszy. Chciał zdobyć deszyfrator. Co zamierza odczytać? Zwoje, tak? Jeden zwój. Trzech ludzi zginęło z powodu mitu. Zakon Templariuszy istniał naprawdę. Tak, ale te opowieści, że Templariusze chronili potomków Jezusa, że znaleźli Święty Graal, zmieniali zwykłe metale w złoto. Nikt nie pamięta, że służyli Kościołowi. Przetrwały tylko mity o spiskach i skarbach. Widziała pani tekst na zwoju? Vance dopiero zaczynał go rozszyfrowywać, gdy padły strzały. Nie wiem, co było napisane. Powinniśmy znaleźć deszyfrator i zwój. Mam dostęp do jednej z tych rzeczy. Musi pan mnie ze sobą zabrać. Rozkaz przełożonej. Nieważne. Mam zwój. Co? Zrobiłam zdjęcie telefonem komórkowym. Chodźmy. Celnicy prześwietlają wszystko, nawet eksponaty z Watykanu. W trzech wymiarach?
Nowoczesne metody, niebywałe. Dzięki nanorurkom powstaje trójwymiarowy obraz. Niezły, co? To potrwa. Mamy do przejrzenia ze 150 zdjęć. Jest. Dobrze. Prześlijcie zdjęcie do laboratorium. Ładny aparat. Doskonała replika. Sprawdźmy, czy działa. Zostanie tu z panią. Muszę poznać treść tekstu. Cześć, kotku. Jestem w pracy. To dobrze, bo wujek pozwolił mi oglądać telewizję. Nieprawda. Wiesz, jak ze mną pogrywać. Wrócisz niedługo? Obiecuję. Przynieś pizzę. Wujek chce mi dać suszone figi z wielbłądzim mlekiem. Fuj! Żadnej pizzy. Daj telefon. Dawaj. Wszystko dobrze? Wujkowi odbiło. Szlaban. Kotku, masz szlaban na 16 lat. Kocham cię. Ja ciebie też. To dla mnie? Skończyła pani? Sądzi pan, że trzymając mnie tu do rana przyspieszy śledztwo? Szybciej schwytam mordercę. Vance utrzymuje, że nie miał z tym nic wspólnego. Wierzy mu pani? Nie wiem, w co wierzyć. A ten drugi w kościele? Słyszałam strzały. Może Vance strzelał z własnej broni? Bez sensu. Proszę znaleźć sens w tym. Chce pan usłyszeć początek? Naprawdę? Dziękuję. Proszę. Maj 1291 roku. Ze smutkiem donoszę, że straciliśmy Jerozolimę. Uciekliśmy o zmierzchu. Z ciężkim sercem patrzyliśmy na płonące miasto, stojąc na pokładzie świątyni Sokoła. Drugiej nocy podróży rozpętał się sztorm, jakiego żaden z nas wcześniej nie widział. Wiatr pcha nas na wschód. Burza nadchodzi z dwóch stron. Trzeba to ukryć. Gdzieś, gdzie tego nie znajdą. Wówczas tylko Amar znał treść dokumentu, któregośmy mieli strzec jak oka w głowie. Żaden statek nie wytrzymałby takiego sztormu. To cud, że Amar, Hugh i ja uszliśmy z życiem. Gdzie jesteśmy? Na wrogiej ziemi. Wiele dni wędrowaliśmy przez pustynię, za przewodnika mając jedynie wiarę. W dolinie u stóp wulkanu doszliśmy do twierdzy zwanej Fonsalis.
Dopiero co wyszedł stamtąd wróg. Otaczała nas śmierć. Amar miał wizję. Objawiono mu, że ja, Martin Scarmont, doprowadzę misję do końca. Bardzośmy potrzebowali pomocy Boga. Jeźdźcy. Amar osunął się na ziemię, ściskając w dłoni skórzaną sakwę. Z rany w boku płynęła mu krew. Przyskoczyłem do niego. Nie dbał o ból, choć cierpiał bardzo. Była pilniejsza sprawa. Trzeba nam było uciekać przed powrotem wroga. Przyjdą tu, będzie ich więcej. Uciekaj. Nie. Hugh popatrzył na mnie, jakby mówił, że za Amarem daleko nie zajdziemy. Stanął na czatach u wrót kościoła. Przykląkłem przy Amarcie. Kasłał krwią. Wskazał sakwę. Ukryj to. Kazał ją dobrze schować. I rzekł: moja podróż dobiegła kresu. Martin i Hugh uciekli? Zdjęcie zwoju jest kiepskiej jakości. Niektóre litery nieczytelne. Ale z tekstu wynika, że Martin Scarmont ukrył w kościele coś bardzo ważnego. Vance pewnie myśli, że to nadal tam jest. Pojechał na poszukiwania. Do Fonsalis. Twierdza, o której pisał Martin. Nie ma jej na mapie. W Langley głowią się nad tym dzień i noc. Zechce ojciec spytać uczonych w Rzymie? Oczywiście, ale ten mężczyzna przebrał się za średniowiecznego rycerza. Mieszkał w krypcie spalonego kościoła. Teraz jedzie do nieistniejącej twierdzy. Badajcie tropy, lecz nie dajcie się zwieść mitom. Chyba nie zgadzamy się co do templariuszy. Mam otwarty umysł. W imieniu Kościoła dziękuję za Pani wysiłki. Strata cennych przedmiotów bardzo nas zasmuciła. Jest Pani wierząca? Mój ojciec uznawał tylko dowody. Nic na wiarę. Jeszcze raz dziękuję. Proszę. Nic na wiarę. A Pan tu skąd? Podsłuchiwacz. Trzeba było nie krzyczeć. Czemu nie opowiedziała mu pani o ojcu i krzyżu? To historia z dzieciństwa. Niepotrzebnie się panu zwierzyłem. Zawsze jest pani cyniczna? Wątpić i pytać to cynizm? Raczej metoda naukowa.
Pani nie wyraża wątpliwości, lecz pogardy. Gdyby religia była bujdą, jak pani sugeruje, czy znaczyłaby tyle dla tak wielu? Proszę o telefon, gdy wymyśli pani, gdzie jest Fonsalis. Dobrze, ojcze Daly. Pomóż mi. Mam napisać o ulubionym drzewie. Utknęłam. Z którym drzewem wiążą się twoje najpiękniejsze wspomnienia? Myślę o wierzbie płaczącej. Pamiętasz tamtą nad jeziorem? Dobry wybór. Salix Babilonica. Co? Salix Babilonica. Wierzba płacząca. To klasyfikacja toksyczna. Taksonomiczna. Właśnie. Salix. Salis. Kim? Co? Jesteś genialna. Dziękuję. Salix to po łacinie wierzba. Łacińskie fon to studnia. Miasteczko, do którego przybyli templariusze ze studnią i wieżbą przed kościołem. Fon Salis, studnia i wieżba. Pewnie templariusze przetłumaczyli nazwę na łacinę. Ten obszar był pod panowaniem osmańskim. Jeśli dobrze pamiętam, Al-Idrisi wspomniał o tym w dziennikach. To jego mapa. Sogut cesme koju. Studnia i wieżba po turecku. Znalazłaś? Jeszcze nie. Sogut cesme koju. Jest. Byłam bardzo blisko. Znajdziesz skarb. Będziesz sławna. Szukanie wiatru w polu. Ale chętnie byś poszukała. Odwiesiłam buty na kołek. Nie, stoją na półce. W zasięgu ręki. Dalej niż do biurka nie odejdę. Dzwoni mój telefon. Zawsze kazałaś mi podążać za marzeniami. Moje największe marzenie już się spełniło. Mam ciebie. A skarb templariuszy? Chcesz, żebym go poszukała? Tak. Bo naprawdę tego pragniesz. Zostaniesz w domu? Nie zrobię ci tego, co tata mnie. Jego wyprawy trwały rok. Ty wyjedziesz na 2 tygodnie. Jesteś dla mnie wzorem. Nie zawiedź mnie. Nigdy nie podróżowałam bez ciebie. Nie zostawię cię w domu. Poradzę sobie. Zajmę się wujkiem. Będziemy kupowali jedzenie na wynos. Tylko wróć na moje zawody. Kim? Kocham cię. Ja ciebie też. Dziękuję za przybycie. Bardzo poważnie podchodzimy do sprawy. Nie wątpię. Jednak mijają dni, mój przełożony się niecierpliwi. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań.
Wcale nie kwestionuję pracy biura. Wiem, że robi, co w jego mocy. Udało się znaleźć Fonsalis? Niestety nie. Eksperci w Rzymie też nic nie wymyślili. Jeśli oni sobie nie radzą, to może profesor Vance także ma kłopoty. Są wieści od dr Chaykin? Nie jest ojciec zaskoczony? Najsławniejszy mit o Templariuszach to ten, że ukryli klejnoty i złoto o wielkiej wartości. Skarb. Czy młoda, ambitna archeolog dopuściłaby FBI do tajemnicy? Tu Daily, ona wciąż tam jest? Kolega i córka wyszli, ona została. Pilnuj jej, będę za 10 minut. Samolot odleci o czasie? Tak. Oto informacja o przesiadce w Stambule. Nie zadzwoniłaś. Nie miałam nic do powiedzenia. Nic. Nie muszę ci się spowiadać. Zaczynam myśleć, że kłamiesz bez przerwy. Jak mam ci ufać, gdy kazałeś mnie obserwować? Musiałem, bo ci nie wierzę. Wszędzie za mną łażą. Pilnują, żebyś nie wpakowała się w kłopoty. Nie jestem dzieckiem, nie potrzebuję niani. Zostaw mnie. Najpierw powiedz prawdę. Myślisz, że możesz robić, co chcesz? Zawsze tak było i będzie. Pogódź się z tym. Zobacz, co zrobię. Co to ma znaczyć? Nie będziesz szukać Billa Vance'a. On mnie nie obchodzi. Jadę na własne wykopaliska. Nie powstrzymasz mnie. Zostaw ją. Niech sobie jedzie do Billa. Wezwijcie policję. Świetnie. Ludzie myśleli, że uciekam do faceta. Nie jest tak? Powinieneś mnie już znać. Nie mam wobec ciebie zobowiązań. Jako znana archeolog nie mogę formułować opinii, nie mając solidnych podstaw. Ponadto z zasady nie rozmawiam z ludźmi, którzy zakuwają mnie w kajdanki. Chyba nie możesz mnie tu dłużej trzymać bez zarzutów. Przepraszam. Powodzenia. Życzę, żebyś znalazł sprawcę.
Wspaniale. Jak gdyby nic się nie stało. Przepraszam. Wspaniały cel podróży. Siedzi pan na moim miejscu, FBI. Oby mieli dobry film. Gdybym chrapał, szturchnij mnie. Co ty? Koniec części pierwszej. Wersja polska na zlecenie Filmbox Studio Sonoria. Tekst Karolina Bober. Czytał Marek Lewek.